Maciej Klekowski, Piotr Brodowski. Piotr Brodowski białymi musi wygrać z Maciejem Klekowskim. Maciej to znany blickarz. Mhm. Łapkarz, na niego nie rozmówiliśmy, bo takie sprytne łapki zastawia, takie pułapeczki. Aha, na które łatwo, tak, łatwo się nadzieć. To takie wiesz, jak w sapera. Ale Piotr Brodowski też sobie radzi na niedoczasach, z tego, tak, co się orientuje. Oczywiście obaj zawodnicy bardzo doświadczeni, no, znają się oczywiście doskonale i zobaczymy, będziemy widzieli, to jest jedyny Armagedon, który będziemy mieli. W także, pierwszej rundzie. Tak, także bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie się zapowiada. Maciek kiedyś zdobył wicemistrzostwo Polski w szachach klasycznych, będąc totalnym underdogiem. Nie wiem, jak po polsku to ładne słowo, zastąpić to słowo, ale... Underdog? Tak. No taki, można powiedzieć, czarny koń. Czarny koń. Tak, no ale no tak, nikt na niego by nie stawiał, szczerze mówiąc, w tych zawodach. Natomiast zdobył bardzo przekonująco srebrny medal indywidualnych mistrzostw Polski. Komentowałem ten turniej, to był, powiedziałbym, że to był rok 2015 w Poznaniu. Mhm. Także no, jest zawodnikiem bardzo doświadczonym. Dosyć późno zaczął grać w ogóle, dosyć późno zdobył tytuł arcymistrza. Tak, takiego zaawansowanego gracza, tak, w kontekście tytułów. Tak, zdecydowanie. No i też tytułu właśnie wicemistrza Polski. No bo nie ma, co ukrywać, no, ktoś, kto chce zawojować na arenie międzynarodowej, to no, nim wcześniej zacznie grać, tym tak, prawdopodobnie lepiej. I tak, zaczynamy, proszę państwa. Partia Armagedon. Białe skoczek musi wygrać. F3. Skoczek F6. Tak, otwarcie Retiego bodajże. Chociaż tu do chyba partii angielskiej. Ruch lewostronny. No i tak, do D4 jest, przeszło także. Mhm. Mają tutaj kontrolę centrum i przez goniec G2 będzie grane. No tutaj posunięcia trzeba wykonywać natychmiastowo. Mamy krótką roszadę po obu stronach. Tak. I figury wchodzą do gry. Skoczek do centrum, proszę bardzo. Skoczek E4, tak. Mhm. Maciek często gra to ustawienie czarnymi. I D5, tak? Mm-hmm. Wziął. CD, ED. No, Piotrek jest bardzo kreatywnym zawodnikiem, mniej zna teorii na pewno od Maćka. Maciek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Skończył matematykę stosowaną, także, mm-hmm, także jak widać połączył i szachy, i studia, natomiast musiał wygrać w pewnym momencie. Można. Ale w pewnym momencie jest pewnie, jesteśmy na rozdrożu. Tak, wówczas, nie? Tak samo ja też skończyłem studia i też miałem, powiedzmy, ranking 2555, zastanawiałem się, co robić dalej. Czy iść jako pro, tak? Tak, tak, tylko że u mnie zabrakło talentu. I może i pracy taki też. Taki mały szkopuł. Pracy też troszeczkę, nie powiem, że nie. No talent niestety bez pracy to... To za mało. Będzie zawsze za mało. Tak, i wieża na linię B, półotwartą, tak. Takie, można powiedzieć, pryncypia szachowe. Mm. No, zawodnicy wiedzą, że te ruchy bardzo dużo ważą w tym momencie, że tak powiem, bo jedna niedokładność może spowodować, że wszystko się posypie. Wszystko się posypie. Z drugiej strony mamy mało czasu i nie ma dodawanego czasu, a 60 ruchów trzeba wykonać. Czyli grają plus zero. Tak, obecnie plus zero jeszcze. Na pewno jeszcze. I też oni nie wiedzą, ile ruchów wykonali. Także to też ciekawostka. Mm-hmm. Tak, to może być problematyczna kwestia. No, czarny ma tutaj nieco, tak jak zwrócić uwagę, może i łatwiejsze zadanie, no bo pozycję należy utrzymać, tyle że ma mniej czasu. Nie? Tak. Tylko jednak że minuta różnicy. Ja grałem białym, ja w ogóle w Armagedonach nie odnosiłem spektakularnych, grałem 3 razy chyba i chyba 3 razy dostałem w czapę. To ja mam lepszy bilans, bo nie przegrałem ani razu w Armagedonie, ale też nie grałem. A, no tak, no to tak łatwiej. Troszeczkę tak. Natomiast grałem z Igorem Kowalenko też w turnieju właśnie i mieliśmy po 8-9 i graliśmy Armagedon, wybrałem białe i zostałem zmiażdżony. Przegrałem i na czas, i na pozycję. Ten zawodnik. Czy dobrze usłyszałem? Wybierałeś kolor? Tak, tak, zawodnik, tak. Czasem jest losowanie koloru, a czasem jest, można było wybrać, dlatego że byłem po 9 rundach turnieju rapidowego byłem pierwszy i to dało mi możliwość wyboru koloru, natomiast teraz ogólnie się raczej losuje. Dłuższy zamysł przy szachownicy, tak, ale już mamy poprawienie. Ciężko mi powiedzieć, to jest hetman prawdopodobnie, bo tutaj czy dałoby się zbliżyć ewentualnie, pytanie. O, troszeczkę jest bardziej komfortowo. Jak gryźć? Tutaj biały będzie musiał atakować, bez wątpienia. No i tutaj bardzo chętnie jakieś powtórzenia posunieć. Tak, ze strony czarnej. Cicha propozycja. Tak, nastawiony jest na remis, a biały musi wyciskać. Nieraz to jest wyciskanie wody z kamienia. Ta pozycja wygląda na właśnie taką. Mhm. Budujemy twierdzę i, tak, i czekamy. Mówimy, zrób coś nam. Tak, sprawdzam. Dokładnie. Jak wygląda czas? Czy będziemy mogli zobaczyć czas tam dokładniej? To...
To by było ciekawe, żeby zobaczyć. Ja bodajże widzę jakieś 3 minuty u Piotra Brodowskiego, natomiast mogę się oczywiście mylić. Tak, mamy posunięcie A3, stopujące. No też takie. Takie troszeczkę na czas, na czas, tak, dokładnie. Tutaj czekają. O, mamy to. Udało się. Tak, poniżej 3 minut Piotr. Natomiast czasu Macieja Klokowskiego nie widzę ze względu na piona, który przysłania troszeczkę. I jest skoczek w centrum. Mówię, że oni będą później narzekali, że jakieś drugie podbródki widać i tak dalej, jak tak za blisko podjedziemy. Nie, no wszystko jest w porządku z tego, co się orientuję. Ja oczywiście. Jeszcze, że tutaj z Piotra zapytamy po partii, czy ma jakieś zastrzeżenia. Oczywiście już tutaj we własnym zakresie. 2 minutki chyba widzę, tak? U Macieja Klokowskiego. No, to jest już mało czasu. Tak jak mówię, nie ma żadnego dodatku, więc to naprawdę nie jest dużo. Tak, za chwilę oni przyspieszą. Na razie tak się czają, liczą jeszcze dużo, natomiast później będzie decydowała intuicja. Natomiast koncentrację widać. Czasach intuicja, doświadczenie, tak, to jest... Zdecydowanie. Obaj są bardzo doświadczonymi zawodnikami. Piotrek był mistrzem Polski, był wicemistrzem Polski, juniorów nawet do lat 10, także Maciek dopiero w tych starszych kategoriach był kilkukrotnym akademickim mistrzem Polski. W szachach właśnie, te zawody są rozgrywane w szachach Rapid. O, tempo na hetmana, dotknięta figura. Tak, została. I musi się ruszyć hetmanem. Liczy, nie jest zadowolony chyba Maciek z tego, że dotknął, ale wie o tym, że musi tak zagrać. Tak jest. I wymiana. Wymiany w centrum. DCBC, wiszące pionki, tak? Wiszące pionki, dokładnie. Skoczek z podwójnym atakiem się znalazł. No i tutaj wiadomo, kwestie. Wymiana. Kwestie, o, proszę bardzo. Posunięcie B5 nastąpiło. B4, C4, tak mi się wydaje. B4, przepraszam, tak. Czy tego gońca nie można odbić tam? Nie wiem, o co tam chodzi, szczerze mówiąc, dlaczego. Czy to miało być jakieś wtrącenie swojego rodzaju? Posunięciem na B4? Nie wiem. Ale czas ucieka. Tak jak mówisz, za chwileczkę zacznie się gra już bardziej intuicyjna. Tak, zdecydowanie przyspieszą, bo wiedzą o tym, że... Wydaje mi się, pytanie, czy oni widzą, jak ja grałem, próbowałem troszeczkę tak cwaniakować, powiedzmy, bo była transmisja mojej partii i tam było napisane, ile ruchów zostało wykonanych i właśnie komentatorzy dziwili się, gdzie ja patrzę, po prostu próbowałem zobaczyć, ile ruchów wykonałem, tak? Aha, nie przydało mi się to. Zerkałeś tam na transmisję po prostu. Tak, była akurat na sali gry. Tak, na sali gry. Tutaj tego nie ma. Wymiana, wiesz. No i ależ te posunięcia są coraz szybciej to wykonywane, tak jak właśnie dokładnie powiedziałeś. No Maciek chyba nie jest zadowolony z tej pozycji, coś mi się tak wydaje, ale obaj zawodnicy muszą grać bardzo szybko. Dokładnie. Oni naprawdę już grają na totalnych oparach bez dodatkowego czasu. Trzeba zwrócić uwagę na gońce czarnych bardzo, przepraszam, na gońce białych, bardzo silne figury na szachownicy. Tutaj próba zneutralizowania tego gońca z C3 bodajże. Patrzące gońce na skrzydło królewskie. Zawodnicy nie mogą przewracać figur, to też ważne. Oj, nieprzyjemne związanie po linii E. Teraz po biciu na C3, hetman bije E8, szach, król H7, goniec bije F7. No, grozi tam jakaś Matylda za chwilę. Tak, słabe pole. Zależy, czy kobieta, bo Matylda, jak facet, to Mateusz. Myślę, że wszyscy wiedzą, co grozi. Tak, no tutaj już musi oddawać materiał nieprzyjemny. No, biały ciśnie, trzeba przyznać. Ma wszelkie szanse, cofnął, żeby się walczyć do obrony. I zobacz też na różnicę czasu, jakby nie było, jest 54 sekundy do 37. No i w natarciu białe. Tak, ale niebezpiecznie z tym czasem. Tak. Obaj wiedzą, o co walczą. Hetman daleko jednak tutaj całej sytuacji, tej całej afery na królewskim. Ale właśnie białe potrzebują wykonać ruch. Tak jest. Coś grać trzeba, jak to mówi klasa. Dokładnie. Bicie na C4, odbicie. Aha, stracił czyli pionka. Oddanie tutaj piona, tak? Aczkolwiek to chyba, czy tam nie ma pionka żadnego na B4 białego? Nie widzę. Czyli 3-2 po prostu, dosyć... 3-2, hetman i goniec po obu stronach, ale wolniak leci wolniak tam jest. Faktycznie jest wolniak na B5, przesłonięty gońcem, jest B6. Dokładnie. No, i Maciek to chyba przeważy w tej partii. Maciek ma przegraną pozycję, wie o tym, ale będzie już jeszcze... Już złapał hetmana. On wie o tym, że będzie walczył, wie, łapki będą. Zwiastując tutaj promocję. Bardzo ładny ruch.
Tak, z szachem i naciskamy na związanego piona. Tak. Obrona na G5, tak, nawet no myślę, że ta pozycja nawet po wymianie byłaby wygrana dla... Jest to, tak. Kolejnego Goły pionka król. Wziął. I już trzy pionki, dwa, nawet jak... dwa na czysto. Tak, i teraz pytanie, jak to będzie wypadać. Zobaczmy właśnie, a to jest w ferworze walki. A, no, emocji nie brakowało, trzeba przyznać. No, dużo się tu działo. Ale biały znalazł swoje szanse. Tak, dużo cisnął, się, cisnął. Naprawdę dużo się tutaj i też działo. Kontrola czasu, tak zwany time management. Po stronie Piotra Brodowskiego. No, Maciek niezadowolony, oczywiście. No, kto lubi przegrywać. Dokładnie, szczególnie, że to był to była walka o punkty meczowe, tak? Czyli, dosyć tak, kluczowe. Tak, czyli tak jak mówiliśmy, czarny koń zawodów, czyli drużyna z Wielkopolski zdobywa dwa punkty z faworyzowaną drużyną Akademii Szachowej Gliwice.